Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu spotkań Przystanek Historia Online. Tematem dzisiejszego naszego spotkania są militarne aspekty wojny polsko-bolszewickiej w nawiązaniu do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, którą będziemy obchodzić w tym roku, jak również inicjatywy Instytutu Pięciu Narodowej w Szczecinie, polegającej na przygotowaniu dziewięciu oprócz popularno które złożą się na serię największe bitwy wojny polsko-bolszewickiej. W naszej dzisiejszej rozmowie wezmą udział goście profesor Aleksander Smoliński, pan doktor habilitowany pułkownik Juliusz Tym oraz doktor Łukasz Przybyło. Tutaj wybór prelegentów nie jest przypadkowy. Po pierwsze są to osoby z już dorobkiem, jeżeli chodzi o historię wojskową, w tym też zagadnienia, o które będziemy dzisiaj poruszać, jak również w sumie są to autorzy łącznie pięciu spośród dziewięciu naszych broszur więc to jest to również odpowiednie uzasadnienie ich tutaj obecności. Na, na początku myślę, że moglibyśmy zacząć od kwestii w jakimś sensie podstawowej, mianowicie o kształtowaniu się wojska polskiego, jego struktur, organizacji w momencie, kiedy państwo polskie ponownie jest powołane do życia. I tutaj z pewnością był szereg różnego rodzaju trudności, ograniczeń. Wyzwań, które trzeba było pokonywać i o analizę tego zagadnienia chciałbym poprosić profesora Aleksandra No Rozpatrując tę kwestię tworzenia się struktur polskich sił zbrojnych, a konkretnie wojska polskiego, w momencie, gdy odradza się niepodległość państwa polskie, trzeba mieć na uwadze fakt, że od października 1831 roku nie było regularnych jednostek wojska polskiego. Oczywiście były różnego rodzaju formacje zbrojne podczas I wojny światowej, ale one z reguły nie, nie, nie całkowicie były w stanie realizować polski interes narodowy i z reguły nie podlegały wyłącznie polskim ośrodkom władzy. Czyli można mówić, że Wojsko Polskie wraz z niepodległym państwem zaczyna się odradzać od tej umownej daty 11 listopada 1918 roku. I to jest kwestia kadr, na podstawie których miało ono powstawać, No do tego czasu z tych formacji, które powstały podczas I wojny światowej, polskich formacji wojskowych, właściwie dotrwała tylko polska siła zbrojna i armia Polska we Francji, której w tym czasie akurat w kraju nie było. Natomiast w kraju pozostała tylko polska siła zbrojna ten nie do końca zrealizowany pomysł przekształcenia legionów coś, co miało pod kuratelą Niemiec Niemców stać się większą armią Polską. Ten pomysł nie wypalił. W październiku 28 października 18 roku ta polska siła zbrojna liczy niecałe trochę więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z reguły o nie najwyższym morale jest bardzo duży poziom, bardzo wysoki poziom dezercji. I to jest ta jedna z tych, właściwie ona jest zorganizowana w tzw. tak zwane kursy szkoleniowe, które miały kształcić karty dla tej przyszłej Armii Polskiej, która miała powstać w ramach tego państwa polskiego podległego Niemcom, nazywanego Królestwem Polskim. Druga grupa to, jest, to są członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, to jest z reguły dobrze zmotywowana młodzież. Trudno dzisiaj jednoznacznie określić, jaka to była grupa ludzi. Według niektórych historyków ta grupa mogła dać nawet 30 tysięcy ochotników, którzy później znaleźli się w szeregach Wojska Polskiego. Trzecia grupa to są Polacy, polscy żołnierze z byłych rozwiązanych korpusów polskich w Rosji z pierwszego, drugiego i, II i trzeciego, które znajdują się na terenie Królestwa e, Okupacji Austriackiej i oni też bardzo szybko w te struktury tego odtwarzającego się e, wojska e, włączą i będą jedną z tych głównych sił. Z reguły to są fachowcy, którzy wcześniej m, mają długi czas, okres służby w Armii Rosyjskiej za sobą i oni wezmą aktywny udział w odtwarzaniu Wojska Polskiego. Głównie formacji kawaleryjskich i właściwie cały początek artylerii konnej, to jest oparty o tych oficerów z Armii Rosyjskiej i Zbrych Korpusów Polskich w Rosji. No i kolejna grupa, też złożona, z, z, mam tu na myśli głównie oficerów i podoficerów, to są fałowcy, którzy wcześniej służyli w dwóch armiach zaborczych, mianowicie w Armii Rosyjskiej i w, głównie przede wszystkim w Armii Austro-Węgierskiej. W momencie, gdy wybuchł powstanie Wielkopolskie dołączy do tego także ta grupa, która wcześniej służyła w armii niemieckiej, ale tam będzie problem polegał na tym, że oficerów będzie bardzo mało, natomiast będzie duża grupa doskonale przygotowanych podoficerów, których będzie niekiedy o takim poziomie umiejętności dowódczych, że można ich będzie promować na pierwszy stopień oficerski, co w pewien sposób zniweluje początkowo te braki w korpusie oficerskim, szczególnie w jeżeli mamy na uwadze tutaj do Wojska Wielkopolskie. Kolejny element, który będzie istotny wpływ miał na możliwości otwarania w ogóle wojska, to jest zasób sprzętu i tego, co wojsko potrzebuje, umundurowanie, oporządzenie, broń, amunicja, zaopatrzenie innego typu, to co się dzisiaj określa tym ogólnym mianem logistyka. Trzeba wziąć pod uwagę, że na tym obszarze się, odtwarzającego się państwa polskiego, które początkowo były właściwie tylko Królestwo Polskie i Galicję, nie ma żadnego przemysłu zbrojeniowego. Więc armia będzie mogła być odtwarzana wyłącznie od osoby pozostawione lub odebrane okupantom. Ta akcja rozbrojenia wojsk niemieckich i austro-węgierskich które rozpocznie się właściwie już pod koniec października. Tam w Galicji, Kraków zostaje na przykład 28 października już oczyszczony z garnizonu austriackiego, więc początkowo ten zasób, na podstawie przy pomocy którego będzie mogło być odtwarzane wojsko polskie, to będzie właściwie tylko to, co zostanie po okupantach i co zostanie im odebrane. Czyli to, co pozostają Niemcy i cesarsko królewska Armia Austro-Węgierska. No i gdy podliczono te zasoby po powrocie Piłsudskiego 10 listopada i po objęciu przez niego władzy nad wojskiem 11 listopada, okazało się, że może to starczyć dla jako takiego wyposażenia 100 tysięcznej armii. I od razu pojawia się problem, o, o co oprzeć tą armię, czy o pobór. Przymusowy czy wyłącznie element ochotniczy. Zdecydowałem się początkowo wyłącznie na formowanie wojska w oparciu o ochotników z dwóch powodów. Po pierwsze, doświadczenia szczególnie rozpadającej się armii rosyjskiej, wcześniej, później przewrotu bolszewickiego i tego, co się działo w Rosji po tym fakcie oraz rozpadającej się armii austro-węgierskiej były dowodem na to, że powtórna próba wcielenia tych ludzi do kolejnej, nowo tworzonej siły zbrojnej może przynieść nikłe rezultaty. Po prostu zmęczeni mężczyźni, czteroletnią wojną, najczęściej już w dość podeszłym wieku, oczekiwali jednego: szybkiej demobilizacji i powrotu do domu. Najlepszym przykładem jest tutaj historia 8 Pułkuanu, który Całości próbuje przejść na służbę do wojska polskiego i właściwie pierwszej nocy wszyscy szeregowcy znikają z kosza, pozostają tylko oficerowie, część podoficerów, natomiast żołnierze no, udają się do domu, więc należało oprzeć armię o ten element ochotniczy. Zresztą słusznie obliczono na początku, że tego, tego ochotniku może być między 50 a 100 tysięcy ludzi, jak powiedziałem, tych zasobów przyjętych po okupantach starczało mniej więcej na wyekwipowanie właśnie takiej armii. Tyle, że napływ tych ochotników polegał najczęściej na tym, że do szeregów zgłaszali się ludzie nie mający przeszkolenia wojskowego. Bo około 50, może nawet więcej, procent tych, którzy się zgłaszali do służby w listopadzie, grudniu w styczniu czy w lutym 19 roku to była młodzież inteligencja, to inteligencka, to byli głównie studenci i gimnazjaliści, czyli ludzie nie posiadający żadnego przeszkolenia wojskowego. Zanim za można z nich było zrobić jakikolwiek użytek toczących się walkach, no musieli przejść choćby ten okres podstawowego uzbrojenia. A tutaj się odbijały właśnie te braki, o których mówiłem. Jak się czyta opisy pamiętnikarskie, to nieraz są sceny dość komiczne, bo stoi pluton w szeregu, jeden pan w meloniku, drugi w kapeluszu, trzeci w jakichś tam cywilnych lakierkach, bo nie było nawet początkowo w całości w co ubrać tą armię. Stąd też to, co się później pojawi w 19-20 roku, ta konieczność sprowadzania zaopatrzenia wojskowego, poprzez tą Polską Wojskową Misję Zakupu w Paryżu z Zachodu. Bez tego yy, nie udałoby się ani otworzyć struktur armii, ani utrzymać tej świeżo zdobytej niepodległości, szczególnie kiedy rozpoczęła się wojna polsko-sowiecka. I właśnie mniej więcej do grudnia 19 roku trwa ten całkowicie ochotniczy czas tworzenia wojska polskiego. Co prawda, próbuje się w grudniu w Galicji wprowadzono pobór, ale on dał bardzo kiepskie. Rezultaty: Po prostu bardzo duża liczba ludzi zobowiązanych do poboru nie zgłaszała się w ogóle do komisji poborowych. 19 stycznia, pierwszy rocznik powołany został do przymusowej służby wojskowej na terenie królestwa. 7 marca, wprowadzony jest pobór sześciu roczników. On będzie realizowany aż właściwie do późnej wiosny. Czy nawet do początku lata roku 19, ale to wcale nie oznacza, że rezygnuje się z tego naboru ochotniczego. On co najmniej do y, późnego lata, jesieni 19 roku, y, według y, niektórych obliczeń, co najmniej 25, nawet może do 40% y, żołnierzy y, pochodziło z zaciągu ochotniczego. No większość. Czy też znaczna część pułków kawalerii była formowana właśnie w oparciu o głównie zaciąg ochotniczy. Czyli ktoś kiedyś użył przed wojną, już nie pamiętam, to chyba Gierowski w jednej ze swoich prac, użył takiego określenia, że to wojsko powstawało jak przysłowiowy feniks z popiołów. Rzeczywiście to jest fenomen, wydaje mi się, że co najmniej na skalę europejską, gdzie właściwie z niczego udało się w ciągu. Ośmiu tygodni stworzyć, no, na początku jako tako skleconą, ale armię, która zaczynała bardzo szybko nabierać struktur regularnego wojska, jak pokazały choćby operacje już zimą z, z, z przełomu 18-19 roku toczone z ukraińską Armią Halicką, a później także z Armią URL-u i z napierającymi wojskami sowieckimi, znaczna część tych oddziałów już posiadała jako taką swoistość, że można je było rzucać na front. Zresztą na front wtedy szło wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość bojową. Nawet zakładano taką oto sytuację, że każda, każdy szpadron, każda bateria, każdy batalion przygotowany do walki, niezależnie od tego, jak się, w jakim stanie była formowana pozostała część jego macierzystego oddziału, czyli pułku, w tym czasie miał być wysuwany na front, dopiero na froncie te oddziały miały być łączone. Sytuacja bojowa niekiedy powodowała takie sytuacje, że takie łączenie trwało nawet i do pół roku poszczególne szwadrony, czy bataliony, czy baterie zbierały się w ramach tworzonych później struktur dywizyjnych, które były jak gdyby takim pierwszym okresem kończącym ten początkowy okres formowania wojska polskiego. O szybkości tych działań i o skali może świadczyć fakt, że właśnie już wiosną 1919 roku w siły zbrojne licząc 170 tysięcy ludzi, z czego oblicza się, że około 80 tysięcy już było zaangażowanych bezpośrednio w działania frontowe. Przypominam jeszcze raz fakt, że właśnie armia zaczyna powstawać od zera. Jest to ogromny wysiłek mobilizacyjny. I przeczący temu stereotypowi, że Słowianie nie mają zdolności organizacyjnych. To nie jest prawdą. Gdyby wziąć tylko Polaków pod, jako element pozwalający na obalenie tego stereotypu, to tu jest tego bardzo dobry przykład, że właściwie w, w, samodzielnie żeśmy bez, wtedy, jeszcze bez jakiejkolwiek pomocy, praktycznie z zewnątrz, byli w stanie zorganizować. Armię. Tyle, że wtedy wiosną 19 roku to był kres możliwości. Nie chodzi tu o możliwości ludzkie, chociaż to też były ograniczone dość w tym czasie, tak choćby z tych powodów, o których wspomniałem na początku, ale głównie jeżeli chodzi o kwestie materialne. Bez pomocy Zachodu byłby to absolutny kres możliwości, przy czym każdy tydzień toczonych walk wyczerpywałby zapasy, których nie można było samodzielnie w żaden sposób e, odnowić. No tak wydaje mi się, że w najogólniejszych jakichś takich zarysach wyglądało to odtwarzanie armii. Warto jeszcze może na koniec wspomnieć, że to nie były tylko te podstawowe trzy bronie, czyli piechota, kawaleria i artyleria, ale także powstawały te formacje, które nosiły ten zaczyn nowoczesności w sobie. mianowicie odtwarzało się lotnictwo, też na zasadzie właściwie początkowo oddolnych inicjatyw, Poszczególnych osób, pilotów, którzy przejmowali sprzęt, przejmowali lotnisko, jak, cho, jak choćby lewandówkę lwowską, czy lotnisko w Krakowie, czy chureczko pod przemyślem, tam powstają te pierwsze formacje lotnicze. Pod koniec 18 roku już rozpoczyna się odtwarzanie, właśnie nie otwarzanie, tylko tworzenie, właściwie od, też od, od zera, polskiej marynarki wojennej. E, powstają Pierwsze formacje pancerne, na początku są to wyłącznie pociągi pancerne, ponieważ do tego dojdą samochody pancerne i ten pierwszy półczołg, który przybędzie z armią Halera. Także jeszcze raz to warto podkreślić, że był to ogromny wysiłek organizacyjny, mobilizacyjny, bym powiedział, nawet ponad miarę ówczesnych polskich możliwości. Okazało się, że w tej skrajnej biedzie jeżeli chodzi o te możliwości wojskowe, udało się jednak wystawić armię, która była w stanie w tym czasie toczyć nie tylko działań walki obronne, ale tak jak tutaj dalej będzie z tej naszej dyskusji wynikało, także podejmować operacje zaczepne już wiosną 19 roku zakrojone taką na szerszą skalę. Dziękuję bardzo panie profesorze. Warto tutaj też odnotować jako stosunku do tego, co pan przed chwilą powiedział, że takim powszechnym. Odczuciu no, funkcjonuje ta, 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 sformułowanie wojna 1920 roku. Tymczasem e, ważne z punktu widzenia przebiegu tego konfliktu działania wojenne toczyły się także w roku 1919. Wydaje się, że one pozostają niejako w cieniu ważkich wydarzeń z roku 1920, więc być może e, warto też się nad nimi pochylić i przeanalizować, na ile to, co się działo w roku 19 miało przełożenie dla przebiegu te, tego konfliktu. I tutaj o taką krótką analizę tych operacji, które były Prowadzone przez wojsko polskie w tym czasie chciałem poprosić profesora Ilusza Tyma. Rzeczywiście w powszechnej świadomości panuje takie przekonanie, że wojna z Polski z bolszewicką Rosją to przede wszystkim rok 1920. Jeżeli popatrzymy na historiografię przedwojenną, to wówczas również lansowano pewną mylną z perspektywy stulecia. Datę mówiono, że ta wojna zaczęła się w połowie lutego 1919 roku. Tymczasem należy pamiętać o tym, że już w grudniu 1918 roku polskie siły samoobrony Litwy i Białorusi zostały uznane za część Wojska Polskiego. A więc w momencie, kiedy rezultatem operacji zaczepnej wojsk sowieckich w styczniu 1919 roku było opanowanie Wilna to należy to traktować jako walki z Wojskiem Polskim, a więc początek tego konfliktu zbrojnego. Wówczas jeszcze Wojsko Polskie było na tyle słabo, że, słabe, że nie było w stanie jakoś skutecznie, skutecznie odpowiedzieć na tą operację zaczepną. Ona zresztą Dosyć szybko uległa wyhamowaniu. Natomiast jeżeli mówimy o kolejnych działaniach wojennych, które były toczone w 1919 roku, to należy tutaj przede wszystkim podkreślić dwie kwestie. Jedna to kwestia natury politycznej, a więc to, że marszałek Józef Piłsudski był, no wtedy jeszcze może nie marszałek, tak, po prostu Józef Piłsudski był wtedy zarówno tymczasowym naczelnikiem państwa, jak również wodzem naczelnym. I starał się przy pomocy sił zbrojnych realizować swoją koncepcję federacyjną. A druga kwestia to kwestia tego, jak wygląda, jaka jest charakterystyka wschodniego, wschodniego teatru działań wojennych Rzeczypospolitej. To jest teren, który dzieli się na trzy obszary operacyjne. Od północy to jest litewsko-białoruski obszar operacyjny. Na południu z kolei ukraiński obszar operacyjny, a rozdziela je bariera błot poleskich, czyli poleski obszar operacyjny. Polesie odgrywało wówczas bardzo ważną, strategiczną rolę, ponieważ ten, kto kontrolował polesie, mógł w pewien sposób kontrolować działania, które przebiegały na jednym bądź drugim obszarze operacyjnym. Ponieważ była to bariera, przez którą z północy na pół, południe biegły tylko trzy drogi rokadowe. I tutaj mamy do czynienia z czysto militarnym znaczeniem tego, tego obszaru. Więc jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje wiosną 1919 roku, to z jednej strony możemy dostrzec, że w marcu 1919 roku wojsko polskie prowadzi działania zaczepne właśnie na Polesiu zmierzające do tego, aby kolejne Węzły komunikacyjne i rokady opanować, i w ten sposób zapewnić sobie pewną kontrolę nad całością działań na wschodnim teatrze działań wojennych. A z drugiej strony w połowie kwietnia rozpoczyna się pierwsza duża operacja zaczepna wojska polskiego, która jest znana jako Wyprawa Wileńska. I wówczas trzy zgrupowania taktyczne uderzają czołowo na trzy węzły komunikacyjne na terenie Litewsko-Białoruskiego obszaru operacyjnego, czyli Nowogródek, Baranowicze i Lidę, a jednocześnie pierwsza brygada jazdy, wówczas jeszcze funkcjonująca jako grupa jazdy pułkownika Baliny Prażmowskiego, wykonuje zagon kawaleryjski na Wilno i dzięki temu, że jakby równocześnie została opanowana Lida, to przy pomocy transportów kolejowych po zdobyciu stacji kolejowej w Wilnie, te pociągi są kierowane w rejon Lidy, i tam następuje załadowanie na te transporty kolejowe oddziałów pierwszej dywizji piechoty Legionów, która, przy pomocy, przy pomocy właśnie pociągów, zmierza na pomoc zarówno polskim kawalerzystom, którzy walczą na ulicach Wilna, jak również polskiej ludności Wilna, która samorzutnie chwyciła za broń, chcąc wesprzeć polskich żołnierzy. I to jest pierwsza operacja zaczepna, gdzie widać duży rozmach, jeżeli chodzi o zakres zarówno przestrzenny, jak również rzeczowy. W rezultacie wszystkie te cztery miejscowości zostały opanowane, ale oczywiście tym celem najważniejszym, najważniejszym obiektem było Wilno. I to jest pewien element, Realizacji koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego, niestety, odezwa skierowana do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego no, spełzła na niczym, ponieważ wówczas również no, znaleźliśmy się w konflikcie z Litwinami, którzy traktowali Wilno jako część ich niepodległego państwa. A więc tutaj te ce cele polityczne nie zostały osiągnięte. Natomiast jakby w ślad za tą pierwszą operacją zaczepną, ciąg dalszy po pewnej pauzie operacyjnej, to jest, to są dalsze działania zaczepne, które są prowadzone na obszarze Wileńszczyzny, które kończą się opanowaniem Mołodeczna i wyjściem praktycznie na późniejszą linię granicy polsko-łotewskiej. -polsko Jednocześnie latem 1919 roku mamy kolejne działania zaczepne, które są prowadzone na Mińsk Litewski, który zostaje opanowany w pierwszych dniach sierpnia, a już pod koniec tego miesiąca wojsko polskie wychodzi na linię Berezyny. 28 sierpnia zostaje opanowany Bobrujsk. Było to możliwe również dzięki temu, że cały czas następuje rozbudowa wojska polskiego, kolejne zgrupowania taktyczne tworzone doraźnie są przeorganizowane, że tak powiem, kolokwialnie ubierane w ramy regularnych jednostek, Między innymi te siły, które, które opanowały Mińsk, a potem Bobrujsk. To jest wielkopolska grupa generała Konarzewskiego, która za chwilę będzie funkcjonować jako pierwsza dywizja strzelców wielkopolskich, czyli późniejsza XIV Wielkopolska Dywizja Piechoty. I żeby już jakby kończyć, można powiedzieć, praktycznie te rubieże daleko, daleko wysunięte na wschód, to są te linie, które wówczas udało się opanować i utrzymać aż do lipca 1920 roku. Pomimo tego, że z przeciwnik, czyli strona sowiecka podejmowała różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby ten stan rzeczy zmienić, to zarówno w skali taktycznej, jak również w skali operacyjnej. Można tutaj dodać, że takim jakby ostatnim akordem wieńczącym te działania to są działania, które rozpoczynają się w grudniu 19 roku, ale skończą się w styczniu 1920 roku, czyli to jest wspólna polsko-łotewska operacja zaczepna, w wyniku której Wsparliśmy wojska łotewskie i wówczas opanowany został Dyneburg. Co oznacza, że wojsko polskie nie tylko wyszło na linię rzeki Dźwiny, ale również przekroczyło ją. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Następne zagadnienie chciałbym skierować do doktora Łukasza. Przybyło. Mianowicie, myślę, że byłoby interesujące porównać Sposób prowadzenia działań wojennych przez obie strony, w sensie w stronę polską i sowiecką, w odniesieniu do tego, jak to wyglądało w czasie I wojny światowej, czy coś się zmieniło, jak wyglądała sztuka operacyjna w tym czasie i, ewentualnie, pan doktor chciał coś jeszcze uzupełnić do tego, co tu było powiedziane wcześniej, na te, na te tematy, to również to jest dobry moment i przejdziemy do kolejnych zagadnień. Trzeba pamiętać, że ta wojna, wielka wojna, która trwała przez poprzednie 4 lata. Od 14 do 18 roku, spowodowała, że e, państwa stały się olbrzymimi organizmami przemysłowymi zaopatrującymi front. Niemcy, Austria, Rosja, Francja, Wielka Brytania, później Stany Zjednoczone, stały się organizacjami, które swoją energię skupiały na tym, żeby energia obywateli i przemysłu płynęła w kierunku frontu. E, jak przypomnimy sobie, jakie jest dzienne zużycie, Amunicji na froncie zachodnim. W ciągu jednego dnia Francuzi potrafią użyć półtora miliona pocisków. Są to liczby niewyobrażalne, jeżeli chodzi o kampanie w całej Europie, centralno-wschodniej, które mają miejsce po 18 roku. To załamanie państw, przemysłów i całej organizacji powoduje, że Armie ścierające się w czasie wojny polsko-bolszewickiej, polsko-ukraińskiej, w mniejszym stopniu w Powstaniu Wielkopolskim czy Powstaniach Śląskich, zawsze cierpią na niedobór środków materialnych. A jeżeli w ogóle porównujemy się do kampanii pierwszowojennych, to ta bieda staje się jeszcze bardziej oczywista. Ważniejsze jest jednak to, że cała kadra oficerska, generalska, zarządzająca tym wysiłkiem wojskowym, ona się przyzwyczaiła przez te 4 lata do pewnego rodzaju poziomu inwestycji w ofensywę na przykład, tak? czy inwestycji w obronę. Przewidywano, że na każdy kilometr bronionego frontu musimy mieć trzy działa lekkie, jedno ciężkie, że to musi obsadzać jakaś jednostka, powiedzmy batalion, linie muszą być umocnione co powoduje, że trzeba wykopać ziemianki, trzeba przywieźć deski umocnione, oznacza również drut kolczasty. Drut kolczasty był zużywany w tak gigantycznych ilościach, że w ciągu tylko jednego miesiąca likwidacji Przedmościa Warszawskiego, które przygotowali Niemcy w 1915 i 16 roku, wywieziono 100 ton drutu kolczastego i udało się wtedy rozmontować około 1 trzecią zasieków, które tam były. To są niewyobrażalne ilości materiału wojennego, który był użytkowany na, w czasie I wojny światowej. I teraz postawmy się w sytuacji dowódców. Oni przez te 4 lata przyzwyczaili się do procedur, przyzwyczaili się do, do sposobu prowadzenia działań wojennych, przyzwyczaili się do tego, że posiadają te zasoby i nagle muszą działać w sytuacji, w której tych zasobów w zasadzie nie posiadają. I oni stoją w rozkroku. Spora część oficerów nie potrafiła się przystosować do tego systemu myślenia, które wymuszało wymuszała ta bieda. I co powodowało, że na przykład starali się utrzymać linię, tak jak w I wojnie światowej. Ciągła linia Okopów od Morza Bałtyckiego, prawie że do Morza Czarnego. Chodziło o to, żeby w nigdzie nie mógł wniknąć przeciwnik. Przeciwnik był silny, to były armie wielomilionowe. Na Białorusi w 15 roku stacjonowało po jednej i po drugiej stronie prawie 2 miliony żołnierzy. Z jednej strony niemieckich, z drugiej strony carskich. W czasie II wojny światowej, na samej Białorusi, po stronie Armii Czerwonej i Wehrmachtu, ten sam teatr działań wojennych wypełniony był w prawie 2,5 milionami żołnierzy. I nagle w 1919-1920 roku po każdej ze strony jest około 100 tysięcy żołnierzy. Front ma 400 kilometrów. I stosując standardy I wojny światowej, no, nijak nie da się tego obsadzić. Nie da się wybudować y, okopów. Nie da się wybudować drugiej i trzeciej linii okopów, tak jak to mówiły regulaminy pierwsze wojenne. Nie da się wybudować zasieków. I zacz trzeba zacząć myśleć, trzeba zacząć manewrować trzeba zacząć rozpoznawać przeciwnika, trzeba wiedzieć co on chce zrobić. To jest cała gama czynności, które przez w czasie I wojny, w czasie I wojny światowej obumarły trochę. Bo starcie mas, starcie wagonów z amunicją powodowały, że spora część tych umiejętności została albo zapomniana, albo się nie wykształciła wśród oficerów. I tu okazuje się, że Piłsudski, który przez wiele lat był wielkim miłośnikiem kampanii napoleońskich, zajadłym czytelnikiem opracowań dotyczących wojen zjednoczonych Niemiec, znalazł się idealnie, ponieważ te wojny bardzo przypominają wojny epoki Napoleona i Moltkego. To jest są, maszerują kolumny. Zagony a jazdy wykonują. Zagony, rajdy, wykonują rozpoznanie. Żołnierze, oficerowie działają w sytuacji mgły wojny, w której liczy się inicjatywa, liczy się to, czy ktoś chce walczyć, a to, co powiedział pan profesor Smoliński, że 25-40% armii to są ochotnicy, to jest. Bardzo ważne w tym momencie, ponieważ oni chcą walczyć, są zmotywowani i nawet jak ponoszą klęskę, to się wycofują i szukają swoich jednostek, wracają do nich. I to starcie między wojną masową, przemysłową, a tym, co się dzieje w latach 19-20 na wschodzie, to jest rzeczywiście. Coś, w czym mogli się znaleźć ci ochotnicy. Dziękuję bardzo. Następne pytanie chciałbym skierować do profesora Juliusza Tyma, ponieważ pan profesor wspominał o działaniach ofensywnych wojska polskiego prowadzonych w 1919 roku. No do tego, oczywiście, dochodzi, dochodzi jeszcze polska ofensywa na Ukrainie w roku 1920. I te fakty niekiedy powodują powstawanie takich jeśli nie do końca uprawnionych stwierdzeń, jakoby de facto stroną ofensywną tego konfliktu była strona polska. A jeżeli chodzi o działania polskie na Ukrainie z roku 1920, niekiedy się możemy spotkać z takimi sformułowaniami, że tutaj niejako one sprowokowały Sowietów do, do, do ofensywy na Polskę i tutaj Polacy generalnie być może niepotrzebnie się angażowali, by realizować interesy strony ukraińskiej, gdyż wystawili się w ten sposób na kontratak strony sowieckiej, a i tak tych swoich interesów na Ukrainie nie zrealizowali. Czy mógłby pan to jakoś skomentować? Bo warto, żeby te kwestie starać się wyjaśnić, aby nie budziły tego rodzaju skojarzeń i wątpliwości. Tak jak już wspomniałem, strona sowiecka przeszła do działań zaczepnych na przełomie 1918-1919 roku, ale one zostały stosunkowo szybko przez nas wyhamowane. Co nie znaczy, że Sowieci nie byli zainteresowani kontynuowaniem już nie tylko Działań zaczepnych w sensie militarnym, ale w ogóle potężne ofensywy na Europę Zachodnią, bo to był cel główny komunizmu. To był również cel władz politycznych ówczesnej Rosji Bolszewickiej, ale również jeden z celów ideologicznych ówczesnej międzynarodówki komunistycznej. A więc. Zaniesienie rewolucji na sowieckich bagnetach do Europy Zachodniej. I oczywiście to był pewien cel, natomiast trzeba było posiadać odpowiednie siły i środki umożliwiające realizację tego zamiaru. Pamiętać należy o tym, że wówczas Rosja jest ogarnięta wojną domową i ta wojna domowa toczy się na wielu frontach, można powiedzieć, że w pewien sposób to, co się dzieje w Rosji, przypominało również to, co się działo w Polsce po odzyskaniu niepodległości. my w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w listopadzie 1918 roku, już mamy konflikt polsko-ukraiński, za chwilę pojawiają się kolejne konflikty. Konflikt z Czechami o Śląsk, konflikt polsko-niemiecki, -polsko którego skutkiem będzie Powstanie Wielkopolskie, tak jak już również wspomniałem, konflikt, konflikt z Litwą. W podobnej sytuacji wówczas jest Rosja, która na wielu frontach prowadzi, prowadzi walki nie tylko z siłami białej Rosji, ale również z wojskami interwencyjnymi. I to począwszy od części europejskiej, a skończywszy na, na Dalekim Wschodzie. W związku z tym, wówczas władze sowieckie nie były w stanie skoncentrować wszystkich sił tylko i wyłącznie na, na Polsce. To natomiast było możliwe w 1920 roku. A jeżeli popatrzymy na ostatnie miesiące 1919 roku, to ta sytuacja na frontach wojny domowej zaczyna się zmieniać, i wówczas Strona bolszewicka zaczyna rosnąć siłę rzeczywiście na tzw. front przeciw Polski może kierować coraz większy potencjał militarny. Dzięki sukcesowi polskiego czy sukcesom polskiego radiowywiadu, który tak naprawdę latem 1919 roku zaczął przejmować bardzo dużą ilość sowieckiej korespondencji radiowej, myśmy o wielu zamiarach bolszewickich wiedzieli z wyprzedzeniem. I wówczas również udało się nam rozpoznać znaczy w, pierwszych, w pierwszych tygodniach 1920 roku udało nam się rozpoznać sowieckie zamiary dotyczące planu wojny z Polską. Kolejne jakby wysiłki radiowywiadu nakierowane na pozyskiwanie dalszych informacji tylko umacniały Józefa Piłsudskiego w przekonaniu, że no, czeka nas śmiertelna rozgrywka. W rezultacie rodzi się pytanie, czy należy szukać rozstrzygnięcia na litewsko-białoruskim obszarze operacyjnym, czy na ukraińskim obszarze operacyjnym. Dzięki temu, że rozpoznaliśmy zamiary sowieckie, wiedzieliśmy, że do tego rozstrzygnięcia dojdzie na północ od Polesia, ale był problem, co zrobić z siłami bolszewickimi na południu od Polesia. Na to nakłada się polityka, skoro z idei federacyjnej nie udało się zrealizować w stosunku do Litwinów. Skoro nie udało się jej zrealizować w stosunku do Białorusinów, ponieważ tam w ogóle no, nie było świadomości narodowej. Tam jedynie elity białoruskie były zainteresowane niepodległością Białorusi, mało kto pamięta o tym, że przecież w Warszawie cały czas funkcjonował rząd białoruski, a w Jednym z naszych sojuszników była grupa, czy później dywizja generała Bałachowicza, czyli dywizja de facto białoruska. No więc sięgnię... Piłsudski zdecydował się sięgnąć po tą trzecią opcję, czyli próbę zbudowania pewnego sojuszu z Ukrainą, z Ukraińską Republiką Ludową, na czele której stał Symon Petlura. To są wielomiesięczne rozmowy toczone. W drugiej połowie 1919 roku oraz w pierwszych miesiącach 1920 roku, które wreszcie w drugiej połowie kwietnia skutkowały zawarciem sojuszu politycznego, wówczas Piłsudski zdecydował się, że spróbujemy najpierw rozbić siły sowieckie na obszarze Ukrainy, wesprzeć tam tworzącą się niepodległe państwo ukraińskie a później będziemy szukać rozstrzygnięcia konfliktu zbrojnego na litewko-białoruskim obszarze operacyjnym. Stąd też zamysł y, operacji zaczepnej Wojska Polskiego na Ukrainie. E, przy czym chciałbym tutaj podkreślić, że y, w tej wojnie y, to nie było jakieś nagłe rozstrzygnięcia, że o, teraz w ciągu tygodnia nagle ktoś wpada na pomysł, y, że zaatakujemy Kijów. Podobnie zresztą jak plan bitwy warszawskiej też nie powstał w nocy z 5 na 6 sierpnia 2020 roku, tylko to była konsekwencja pewnych decyzji, które były podjęte wiele, wiele tygodni wcześniej. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że zaczątki planowania operacji zaczepnej na ukraińskim obszarze operacyjnym to jest styczeń 1920 roku, a wykonanie mamy na przełomie kwietnia i maja. Przy czym te ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem operacji zaczepnej, to, czyli kwiecień, to jest kulminacja pewnych przygotowań do tejże, do tejże operacji. To jest bardzo dobrze zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona operacja. Bardzo dobrze zostało rozpoznane ugrupowanie wojsk sowieckich na Ukrainie. W związku z tym nasze uderzenia są skierowane przede wszystkim w luki w ugrupowaniu bojowym przeciwnika. Mamy do czynienia nie tylko z działaniami w formie uderzenia czołowego, ale również to są działania głębokie w postaci właśnie zagonów kawaleryjskich na pewne węzły komunikacyjne. To jest przede wszystkim zagon dywizji jazdy na koziatyn. Wówczas po raz pierwszy w wojsku polskim została sformowana dywizja jazdy. Wcześniej były tylko brygady. Na potrzeby tego konkretnego działania stworzono, stworzono dywizję. Był problem, kto ma stanąć na jej czele. Poszczególni dowódcy poszczególnych dywizji jazdy nie bardzo nadawali się do dowodzenia takim większym zgrupowaniem kawalerii. Wówczas sięgnięto po generała, który okazało się był człowiekiem od zadań trudnych. W zasadzie można powiedzieć prawie, że niemożliwych. To był generał Jan Romer, który właśnie w czasie I Wojny Światowej, walcząc w szeregach armii austriackiej, dał się poznać jako taki dowódca, dla którego nie ma zadań trudnych, jak się wydawało, że coś jest niemożliwe, tam kierowano pułkownika, później generała Romera, on o tym nie wiedział, że to jest niemożliwe i to wykonywał. W związku z tym to właśnie on został dowódcą dywizji jazdy i ta dywizja w drugim dniu operacji opanowała węzeł komunikacyjny w Koziatynie, który znajdował się na rokadzie łączącej tyły 12 i 14 Armii Sowieckiej. W ciągu dwóch dni ta dywizja pokonała ponad 120 km działając w, w, w lukach między ugrupowaniem przeciwnika, a później na jego, na jego tyłach. Drugim takim zagonem był zagon 7 Brygady Jazdy na Malin na linii komunikacyjnej łączącej Korosteń z, z Kijowem. Wówczas również mamy do czynienia z pierwszą próbą z wykonania zagonu motorowego czy pancerno-motorowego. Gdzie część pierwszego pułku piechoty legionów zostaje przy pomocy samochodów ciężarowych przemieszczona w ubezpieczeniu plutonów samochodów pancernych bocznymi drogami, po to, aby opanować Żytomierz, znajdujący się na tyłach jednej z dywizji sowieckich, który również był ważnym węzłem komunikacyjnym na drodze wiodącej do, do Kijowa. W rezultacie 7 maja wojsko polskie opanowało Kijów, a 11 maja weszliśmy dosyć głęboko na teren ukraińskiego obszaru operacyjnego i wówczas ta operacja zaczepna została zatrzymana. To wynikało z charakterystyki terenu. Po prostu odchylenie się Dniepru w kierunku wschodnim, a jednocześnie Dniestru w kierunku południa powodowało, że dalej teren się rozszerzał, a my nie mieliśmy na tyle potencjału wojskowego, aby wypełnić tęże przestrzeń. W związku z tym liczono, że w kolejnych tygodniach Odradzające się, czy powstające niepodległe państwo ukraińskie zbuduje własne siły zbrojne, które będą mogły wypełnić te luki w naszym, w naszym płytkim ugrupowaniu kordonowym. Rzeczywiście, wówczas została zorganizowana istniejąca już wcześniej Armia, armia Czynna Ukraińskiej Republiki Ludowej, została połączona w, w całość pod dowództwem generała. Omelianowicza, Pawlenki i ona do końca wojny z bolszewicką Rosją będzie prowadziła działania na naszym prawym skrzydle. Można powiedzieć, to będzie nasz najwierniejszy sojusznik w wojnie z bolszewicką Rosją. Dlaczego poszliśmy tak tak daleko? Dlaczego opanowaliśmy Kijów? Po to, aby wesprzeć odradzającą się niepodległość Ukrainy. No niestety okazało się, że tego państwa nie udało się odbudować czy stworzyć wówczas. Dlaczego tak się stało? Można wskazać na dwa główne powody. Przede wszystkim bardzo silna bolszewizacja bądź wręcz anarchizacja ukraińskiej wsi i pewne niezrozumienie przez ukraińskie ówczesne ukraińskie elity tego, że tym argumentem, który przemawia za argumentami politycznymi, jest wówczas siła zbrojna. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w miejscowościach opanowanych przez wojsko polskie i oddziały ukraińskie, tam bardzo szybko tworzą się y, ukraińskie władze administracyjne, zaczyna funkcjonować y, normalne y, życie, y, pojawia się nowy pieniądz, który jest akceptowany przez Ukraińców to są karbowańce. Y, Niestety, właśnie niezrozumienie tego, że w ślad za argumentami politycznymi musi iść argument siły, i to, że ta armia ukraińska tak naprawdę była bardzo słaba, a można było liczyć na więcej, to spowodowało, że wówczas tej niepodległości ukraińskiej nie udało się obronić. Ja mogę coś do tego dodać? Tak, proszę. Tu widać wyraźnie ten postęp jak wzrasta wartość Wojska Polskiego, które zdążyło już w 1920 roku do podjęcia takiej, yy, takich działań zbrojnych jak ta słynna ofensywa kijowska. Ja mam jeszcze jeden element zwrócił uwagę, mianowicie sama postać Józefa Piłsudskiego, bo on się tutaj nam pojawia aczkolwiek jako wydaje by się rzecz oczywista. Należy wziąć pod uwagę, że to jest znany jedynymi w historii świata przypadek, gdzie wojnę prowadzi i wygrywa, Człowiek nie posiadający po pierwsze żadnego formalnego wykształcenia wojskowego, mało tego. Człowiek, który właściwie nigdy nie przyszedł przez żadną regularną armię który nie posiada żadnego stopnia wojskowego. On w armii austro-węgierskiej był brygadierem. Brygadier nie był stopniem wojskowym, tylko tytułem wojskowym. Piłsudski nie był nawet szeregowcem. Później w wojsku polskim jest pierwszym marszałkiem wojska polskiego. To też nie jest stopień, tylko tytuł. Śmigły był marszałkiem. Jako stopień wojskowy. Natomiast Józef Piłsudski miał tylko tytuł wojskowy. Więc, no nie chcę tu używać słowa, że wojskowy geniusz, ale samorodny talent, który w tych specyficznych warunkach, w jakich się toczy ta wojna polsko-sowiecka, potrafi właśnie tą swoją wiedzę opartą głównie o głębokie, naprawdę dogłębne studia, głównie wojen napoleońskich poprowadzić armię właściwie do zwycięstwa, bo właściwie do ostatecznego zwycięstwa, tak, jesienią 20. roku. To jest swoisty fenomen. Jeżeli można tutaj przy, przy tej okazji, bo to jest ważna kwestia, w jaki sposób budowano system dowodzenia Wojska Polskiego i tutaj oczywiście olbrzymia rola marszałka Józefa Piłsudskiego, ale pamiętajmy, że to jest doskonały organizator, który wyniósł te umiejętności jeszcze z konspiracji, kiedy budował organizację bojową PPS który ma swoisty, specyficzny styl dowodzenia, który stawia na sprawdzonych ludzi. Sprawdzeni ludzie to są dla niego ci, którzy byli z nim razem w organizacji bojowej PPS, którzy byli z nim razem w legionach, ale to są również ci dowódcy, którym już w trakcie wojny z bolszewicką Rosją, czy też w trakcie tych innych konfliktów równolegle toczących się, czy to z Czechami, czy też z Ukraińcami, czy w powstaniu wielkopolskim, że oni się tam sprawdzili, i można im, można im zaufać. Hmm. Przy czym cechą charakterystyczną jest również to, że on z doświadczeń I wojny światowej wyniósł olbrzymią niechęć do takiego sztabowania, że tak powiem, w takim austriacko-węgierskim wydaniu. Znacznie, znacznie bardziej sobie cenił, myślę, tutaj działalność sztabów niemieckich. I to, co jest cechą charakterystyczną, to jest to, że on się Posługuje wąską grupą oficerów, która tworzy jego sztab ścisły. I oczywiście w Warszawie funkcjonuje Ministerstwo Spraw Wojskowych, ale tam wiceministrem, a później ministrem jest jego zaufany człowiek, no, szef sztabu pierwszej brygady, czyli tak zwany po prostu nazywany szefem, czyli generał Kazimierz Sosynkowski. Natomiast tak naprawdę to sztab generalny jest tą częścią naczelnego dowództwa wojska polskiego, która tylko ma. Zajmować się pewnymi szczegółami ogólnych koncepcji operacyjnych, które zostaną wypracowane w wąskim gronie, właśnie oficerów Sztabu Ścisłego. Poza tym, jego umiejętności pracy konspiratora i te doświadczenia konspiracji przekładają się na pewne mylenie przeciwnika, pewne działania dezinformacyjne. Które już, na, te, na które już trzeba patrzeć przez pryzmat y, strategii. No, chociażby to, że na kilka dni przed rozpoczęciem operacji zaczepnych on ze swoim stanowiskiem dowodzenia, które jest umieszczone w pociągu, znajduje się najczęściej na zupełnie innym odcinku frontu. Czyli jeżeli ma się rozpocząć operacja zaczepna na Ukrainie, to on jest w Baranowiczach, y, na litewsko-białoruskim obszarze operacyjnym. O tym się rozpisuje prasa, to w jakiś sposób wprowadza w błąd. Czy może wprowadzać w błąd przeciwnika? Dziękuję. Też. Jeszcze jako ciekawostkę można dodać do tego, charakterystyczny jest ton rozkazów podpisywanych przez marszałka. Zaczytany, jak powiedziałem, w epoce w listach Napoleona, przyjmuje jego manierę. Tylko, że Napoleon był monarchą, który do swoich marszałków pisał: uprasza się pana marszałka. Marszałek też tak pisze do swoich generałów: uprasza się pana generała o zajęcie na przykład. W wojsku wydaje się rozkazy. Natomiast ten styl pisuskiego jest bardzo charakterystyczny. Początkowo pamiętam, jak zacząłem kiedyś tam 20-30 lat temu swoje badania i przeglądałem te dokumenty. To no, do pewnego stopnia mnie to no, trochę nawet śmieszyło na początku. Natomiast dopóki człowiek właśnie jak gdyby nie wniknął w mentalność tego człowieka, on tych swoich nawyków nie potrafi się pozbyć do końca życia, i tu słusznie podkreśla pan pułkownik, że to posługiwanie się bardzo wąskim wybranym, wybraną grupą ludzi, to było stylem pracy marszałka od samego końca, co się później trochę zemściło po jego śmierci, bo była za mała grupa osób, że tak powiem, wtajemniczonych w te najgłębsze sprawy dotyczące wojska. I obronności. No ale jak powiedziałem, to był swoisty fenomen. Ale też trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że to byli tylko i wyłącznie legioniści, bo sięganie po tych ludzi, którzy się sprawdzili w czasie I wojny światowej czy w tych pierwszych miesiącach, czy w zasadzie we wszystkich okresach wojny polsko-bolszewickiej, tak potem popatrzymy na tą, tą grupę zaufanych, marszałka, no to tam jest Romer, który jest z armii Austriackiej, której marszałek szczerze nie cierpiał, ale tam jest również y, pułkownik, później generał Rybak z tejże samej armii, y, ale tam również z, z, oczywiście Tadeusz Jordan Rozwadowski, ale tam będzie również generał Lucjan Żeligowski z Armii Rosyjskiej, y, ale wśród tych zaufanych oficerów znajdzie się też porucznik, późniejszy kapitana, a później w ogóle generał, Kazimierz Glabisz, który no, w czasie I wojny światowej walczył w, w szeregach armii, armii niemieckiej. Więc to raczej tak to zaufanie budziło się na skutek tego, że marszałek dostrzegał pewne cechy osobowościowe danego dowódcy czy oficera. I, i po prostu ta kwestia pewnej lojalności, wykonywania do samego końca powierzonego zadania, ale również zrozumienia myśli przewodniej marszałka i dążenia do osiągnięcia celu, który, który został wskazany. To były te cechy, które, które decydowały, a nie jakieś, powiedzmy, jakieś tam koterie. Ja musiałem jeszcze dodać, że nie wolno zapominać o poziomie polityczno-strategicznym, dlatego że Józef Piłsudski przez 30 lat swojego życia polityczno-konspiracyjno-niepodległościowego, po pierwsze, Znał ruchy radykalne rosyjskie, rewolucyjne, znał, je, znał wszystkich tych ludzi. Nawet jeżeli nie osobiście, to znał ich przez ich pisma. On z nimi korespondował, on rozmawiał o ich ideach. Przecież idea rewolucji bolszewickiej nie narodziła się tak samo jak idea Bitwy Warszawskiej w ciągu jednej nocy. To trwało dziesięciolecia. Ten radykalny, socjalistyczny. Ruch rewolucyjny w Rosji był też bardzo związany z Królestwem Polskim. Stąd podziały w PPS-ie, tak? stąd powstanie i pil a potem KPP. Tak? To były realne podziały. On znał tych ludzi. Marchlewski przecież początkowo jest, negocjuje z nim pokój z Rosją Sowiecką. Tak? A to był jego kolega z PPS-u. Z rewolucji, a jest też z czasu sprzed rewolucji. Więc ta wiedza Piłsudskiego o tym, czym jest bolszewizm, czym jest ta radykalna myśl rosyjska, w jakim kierunku ona idzie i dlaczego nie wolno jej ufać, była głęboko wbudowana w jego poglądy polityczne i dlatego też wsparte to wszystko radiowywiadem. Tak I realnymi, twardymi danymi dawało mu możliwość i chęć tego, żeby się temu przeciwstawić. Wiedział na co ich stać po prostu. Dziękuję bardzo za tę cenną wymianę uwag. Ja chciałem teraz zwrócić się z pytaniem do profesora Aleksandra Smolnickiego, bo myślę, że to zagadnienie może być interesujące dla wielu naszych widzów. Mianowicie, to poniekąd już też pewne sygnały w tym kierunku zostały. Wertykulowane przez, panów, przez państwa wypowiedzi, panów wypowiedziach. Jak to się stało, że po tym sukcesie militarnym ofensywy polskiej na Ukrainie relatywnie szybko przychodzi załamanie się frontu polskiego na, na Białorusi, jak również tutaj na skutek działań konarmii Kijów musi być ponownie opuszczony, musi opuszczone przez siły polskie. Jak to jest możliwe, że dopiero de facto pod Warszawą udaje się ten pochód bolszewicki powstrzymać, że te kolejne linie obrony są tracone, że nie jesteśmy tutaj w stanie się działaniom wojennym Sowietów przeciwstawić i też może jaka jest w tym rola właśnie konarmi, bo tutaj ta formacja wydaje się, że w jakimś stopniu też jej znaczenie jest zintegralizowane tutaj w takim potocznym funkc Takim potocznym pojmowaniu jej roli w tym konflikcie. Więc wie pan profesor tutaj pewne rzeczy nam dodatkowo jeszcze syntetycznie naświetlić, żeby wytłumaczyć właśnie przyczyny tego niepowodzenia i niemożności ustabilizowania linii frontu praktycznie tutaj aż, aż na przedmieściach stolicy. No trzeba na początku jeden paradoks zauważyć, że wraz z rozwojem liczebnym wojska polskiego niestety malała jego jakość, bo ta liczba. Żołnierzy z poboru, znaczy liczba ochotników rozbadniała się w coraz większej, większej liczbie żołnierzy z poboru. Jak zobaczył jeden z francuskich generałów, Polacy doskonale sprawdzają się w działaniach ofensywnych, natomiast według niego znacznie gorzej spisywali się w działaniach obronnych. I w momencie, gdy się, pojawia się pierwszy kryzys. Na Ukrainie wraz z pojawianiem na tym ukraińskim teatrze działań wojennych, wraz z pojawieniem się pierwszej armii konnej, rozpoczyna się ten ustawiczny odwrót właściwie wojska polskiego, który wraz z dołączeniem w lipcu tej drugiej ofensywy Tuchaczewskiego rozpocznie się także na północy i będzie powodował stałe opuszczanie przez wojsko polskie coraz większych obszarów zajętych wcześniej na wschodzie. Z Pierwszą Armią Konną to jest historia też ciekawa, o tyle, że marszałek i jego sztabowcy doskonale wiedzieli, że ona maszeruje na front przeciw Polski. Niestety nie rozpoznano prawidłowo rzeczywistej jej siły, bo jak gdyby zwracano uwagę tylko na ten element konny, natomiast ona ciągnęła ze sobą. Na front przeciw Polski kilkanaście pociągów pancernych, własne organiczne lotnictwo, dobrze zorganizowany system zaopatrzenia tyłowego tam jechały całe pociągi, zaopatrzone nawet w takie rzeczy jak obrabiarki, które były w stanie na przykład naprawiać na bieżąco sprzęt artyleryjski. Ona była stosunkowo nieźle zaopatrzona w amunicję i bronię, jeżeli się weźmie pod uwagę, jako porównanie inne formacje wczesnym. Armii Czerwonej. Jej siła jest obliczana, znaczy siła całości tej armii jest, to jest około 65 tysięcy ludzi. Polacy twierdzili, że zbliża się na front siła licząca 14 000 do 16 tysięcy szabel, bo liczono te szable, jak gdyby nie biorąc pod uwagę tego zaplecza i tych formacji wspomagających. Z, powiedziałem, że marszałek wiedział. No wiedział, ale. Marszałek był naocznym świadkiem ogromnej szarży rosyjskiej kawalerii podczas ofensywy Brusiłowa w lipcu 16 roku, która została właściwie zmiażdżona ogniem karabinów maszynowych polskich legionistów i dwóch baterii artylerii. I jak sam pisze w tych swoich wspomnieniach, rok 1920 negliżował jej znaczenie, tym bardziej, że ona przypominała bardziej hordy Tatarów z XVI-XVII wieku, niż armię w nowoczesnym pojęciu taką, jaką była, jemu była znana choćby z czasów pierwszej wojny światowej. Rzeczywiście ta znaczna część tej armii, ten cały element konny poruszał się marszem konnym, właściwie komunikiem bez żadnych taborów, więc oni jak szarańcza wyjadani na trasie swojego przymarszu, wszystko pustoszyli po prostu te obszary, łącznie z tym, że jak Trafiali na, w jakimś gospodarstwie chłopskim na konia lepszego niż posiadał krasny na z tego po prostu zamieniam zostawiał swojego gorszego, brał lepszego. Więc w taki sposób to wyglądało. Polscy sztabowcy, przygotowani tutaj, jak kolega przybyło, podkreślał, do wojny w zupełnie inny sposób toczonej, twierdzili, że ta hałastra nie jest w stanie niczego zrobić. No to pierwsze natarcie, pierwszej kony, rzeczywiście jakby potwierdzało tą tezę, że że jest to siła do powstrzymania. Tym bardziej, że na jej czele stał właściwie też człowiek nie posiadający żadnego przygotowania wojskowego, nawet można mieć wątpliwości, czy potrafiący umieć czytać i pisać. Mam tu na myśli Budionnego. O umysłowości tego człowieka może świadczyć fakt, że w 35 roku, kiedy skierowałem go na taki przyspieszony kurs Odpowiednika naszych oficerów Sztabu Generalnego, yy, marszałek na jednych z zajęć, które prowadził znany Rosy jeszcze z czasów carskich, pochodzący teoretyk historii wojskowej, uwa uważany za specjalistę w całej Europie. Coś tam, yy, zajęcia się toczą z geografii wojskowej i pada hasło okulistości kulistości Ziemi, wstaje budionny i protestuje, że Ziemia nie ma kształtu kuli, tylko jest płaska, bo leciał samolotem, gdzie doskonale widział, więc. To tego typu człowiek stoi na czele pierwszej armii konnej. I jak powiedziałem, te pierwsze działania zbrojne w 20 roku, w maju 20 roku, ona zostaje odparta, ale wtedy włączają się w grę, że tak powiem, ci wojen spece którzy byli w otoczeniu Budionnego, oni znaleźli takie miejsce na styku polskich formacji wojskowych, które 5 czerwca konarmia uderza i rzeczywiście ten front przebija. No i tu się rozpoczyna coś, co jest właśnie znane doskonale, choćby z, z epoki napoleońskiej. Zagon Kauleri, który wpada na tyły, dezorganizuje tyły i powoduje naturalne odskakiwanie frontu tak, żeby ta część bojowa, jak gdyby, uzyskała z połotem połączenie z tą częścią tyłową. Tylko, że Budionny cały czas podążając w kierunku zachodnim, Sieje spustoszenie na polskich tyłach, i już w czerwcu 20 roku, mimo że jak sam marszałek w tych swoich wspomnieniach pisze, on tego nie potrafi zrozumieć, że armia, którą można było osaczyć i zniszczyć, bo znajduje się głęboko na tyłach polskich, nikomu się nie udaje zlepić żadnej akcji, która byłaby ją w stanie powstrzymać, aż do właściwie do czasu bitwy pod brodami. tak? To jest takim przedsięwzięciem, które moim zdaniem mogło zakończyć się sukcesem. Ja do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, dlaczego ta bitwa została przerwana bez próby ostatecznego pobicia pierwszej konny. Tu znowu się kłaniają wydarzenia, to, co się działo na północy. Jeżeli do tego dołożyła się, dołożymy później tą ofensywę Tuchaczewskiego, ja nie, mówię, nie mam tutaj na myśli tej majowej, tylko tą z lipca 20. roku, która też, wykorzystując właśnie trzeci Korpus Konny, który obchodzi północne skrzydło Wojsk Polskich, on, ci kawalerzyści z tego trzeciego korpusu Gaja, chociaż on się nie nazywał Gaj, idąc tym północnym skrzydłem polskim właściwie bez walki powodują zwijanie frontu i tak ten cały front wykonuje ten ruch odwrotowy ze wschodu na zachód w momencie gdy ta bariera tu to, to co podkreślał pułkownik tym tych błot polewskich zostaje pokonana i front dociera do Bogu właściwie już rozpoczyna się tragedia, bo to jest odwrót już bezpośrednio na ziemi etnicznie polskie i na przedpola Warszawy. Wytwara się, jak pisze to jeden z pamiętnikarzy, pewna psychoza odwrotu. Wiele formacji nawet bez nacisku nieprzyjaciela, widząc sąsiadów wycofujących się, podejmuje Ruch odwrotowy, którego właściwie nikt nie jest przez właśnie cały lipiec w stanie zatrzymać. To jest też rzecz, którą warto mieć na uwadze, rozpatrując później to, co się dzieje w tej tak zwanej bitwie warszawskiej. Jaka przemiana moralna i jaka w ogóle zmiana na froncie następuje. Przez cały okres międzywojny lansowano tą teorię cudu nad Wiswą. Tu uprzedzę pewne. Pewne fakty, bo w kategoriach prostego człowieka coś, co się wtedy stało, czyli sklęski do zwycięstwa, no można było rozpatrywać jako pewien cud, ale nie cud w kategoriach religijnych, tylko właśnie cud. Mam na myśli, że tu moi rozmówcy powiedzą, z czego ten niby cud wynikał. W każdym rola tutaj tych wielkich formacji. Kawalerii Armii Czerwonej ma, była niebagatelna w tej kampanii letniej 20 roku i w tym zwijaniu i pokonaniu frontu polskiego. Obydwie, Jako ciekawostka też warto tu zauważyć, że obydwie strony wyciągnęły z tego wnioski mniej lub bardziej słuszne. Gdy weźmiemy Armię Czerwoną, to na najszybszym momencie, gdy rozpoczyna się wojna. Sowiecko-niemiecka 22 czerwca 1941 roku ma cztery korpusy kawalerii i 13 dywizji kawaleryjskich na froncie. I ta kawaleria jest w dalszym ciągu uważana za siłę. Które jest w stanie operacjom armijnym czy frontowym nadać właśnie takiego manewrowego charakteru. No po stronie polskiej też marszałek Piłsudski, który nie był wielkim miłośnikiem kawalerii do końca swoich dni, godził się na to, żeby w tej strukturze Wojska Polskiego, nawet przez pewien okres czasu istniały związki dywizyjne jako potencjalna przeciwwaga dla tej kawalerii Armii Czerwonej, która jak powiedziałem istniała Zresztą istniała ona także przez całą II wojnę światową, także w, zorganizowana na, na szczebla korpusu, więc to taki skutek tego, co się stało w 1920 roku, a co było jak gdyby bezpośrednią konsekwencją udziału tych wielkich mas czerwonej konnicy w tej kampanii, na co strona polska no niestety wtedy nie, nie była przygotowana. I jak sam marszałek, powtarzam jeszcze raz to podkreślał, że zlekceważył początkowo znaczenie i potencjalne możliwości budynnego i jego armii. Dziękuję panie profesorze. Tutaj tok naszej rozmowy nieuchronnie nas prowadzi do tematu Bitwy Warszawskiej, która została już kilkakrotnie wspomniana. Jako, że autorem broszury poświęconej temu zagadnieniu jest pan doktor Łukasz Przybyło, tak więc tutaj jemu chciałbym oddać głos, by podzielił się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi tego starcia. Tutaj też Bitwa Warszawska do dzisiaj budzi pewnego rodzaju kontrowersje związane z tym, komuś, kto, kto w większym stopniu przyczynił się do opracowania jej koncepcji i wdrożenia jej w życie, więc myślę, że również tutaj ewentualnie doktor mógłby przybyło ten, to zagadnienie skomentować się dodatkowo jeszcze. Bitwa warszawska była tą bitwą, która zakończyła odwrót z Białorusi, i ta armia spłynęła z Białorusi, przeszła Bug, blała się na Mazowsze i Podlasie. I zaczęła hamować. Zaczęła hamować z wielu przyczyn. Pierwszą było oczywiście to, że armia wróciła na ziemię etnicznie polskie. To już nie była walka gdzieś tam daleko, gdzie była rozproszona polskość, gdzie istniały jakieś wyspy polskości, tylko wracali do tej Polski etnicznej, gdzie rozpoznawali. Architekturę, rozpoznawali ludność, rozpoznawali wszystko to, z czym byli związani. Zbliżali się też do stolicy państwa. Koniec końców klęska zaglądała im w oczy. I trochę to jest tak, jak pewnie pod Stalingradem w 1942 roku w coraz większej grupie żołnierzy, oficerów, ale też i w społeczeństwie, zwyciężyło przekonanie, że trzeba się przestać cofać. Że nie kroku do tyłu. To było związane również z tym, że Józef Piłsudski zdecydował się nie uzupełniać tych wojsk, które się cofały z Białorusi, bo uważał, że wysłanie tam uzupełnień to są uzupełnienia stracone. Ponieważ oni się cofają, zostawiają materiał wojenny, te jednostki często się rozpraszają, potem się zbierają, ale kiedy weszły już yy, przeszły bóg, nagle olbrzymi strumień materiału wojennego, uzupełnień, ochotników zasila to armię. Jednocześnie następuje od strony czysto politycznej, powstaje rząd Jedności Narodowej z Witosem i Daszyńskim. To taki sojusz robotniczo-chłopski przeciwko bolszewizmowi. Witos staje na czele rządu, wydaje odezwę do, do chłopów polskich. I nagle okazuje się, że całe społeczeństwo raczej nie chce tego bolszewizmu. Są oczywiście jakieś drobne ruchawki w, na Podlasiu, parobkowie wyganiają dziedziców, ale nie ma masowego poparcia dla idei bolszewizmu w, na ziemiach etnicznie polskich. I ta armia zaczyna hamować. Trzeba pamiętać, że bolszewicy też są wyczerpani. Te 600 km marszu. Oni są niesieni ideą, niesieni zwycięstwem. Ale 600 kilometrów marszu to jest też olbrzymi wysiłek. Oni muszą gonić i muszą te 30 km dziennie przemaszerować. Ta armia tak samo nie ma butów. I tak samo jest zmęczona. I spora ich część została z tyłu. Więc. Do Warszawy docierają już tylko jakaś część tego, co część tych wojsk, które zaczęły maszerować na Białorusi. I wtedy Józef Piłsudski dochodzi do wniosku, że może pobić bolszewików, ponieważ zna plany sowieckie. Zna planem Tuchaczewskiego dzięki temu, o czym wspomniał Pan Profesor Tym, czyli radiowywiadowi. I zastanawia się, w jaki sposób to zrobić. Zcierają się różne koncepcje. Generał Weigand chce bić się na północy i ścierać się twarzą w twarz, piersią w pierś z frontem Tuchaczewskiego istnieje też pomysł takiego płytkiego zwrotu zaczepnego wokół południowej flanki natarcia sowieckiego, ale to by to spowodowało odepchnięcie tylko wojsk bolszewickich od, od Warszawy. Natomiast Piłsudski wie, że musi pokonać bolszewików w sposób widowiskowy. Tylko widowiskowy sposób pokonania bolszewików wpłynie na ich Trzeba, trzeba pamiętać o tym, że on był również wielkim politykiem i myślicielem, a także i psychologiem społecznym. Widowiskowe zwycięstwo spowoduje po pierwsze załamanie morale wojsk bezpośrednio walczących z Polakami, ale też da do myślenia e, rządzącym Rosją. Dlatego uważa, że ten zwrot musi wyjść na głębokie tyły. Sowiecki. Żeby wyszedł na głębokie tyły sowieckie, musi wyjść z południa, musi wyjść dość daleko od głównych sił sowieckich i musi wyjść szybko na ich tyły. Stąd koncentracja w okolicach wieprza. A jednocześnie musi trzymać tarczę, żeby opierać się frontowi północnemu Tuchaczewskiego i spora część sił uczestniczy w operacji zaczepno-obronnej Piątej Armii i Pierwszej Armii w okolicach Warszawy. Piąta Armia to, to jest armia pod dowództwem generała Sikorskiego, która walczy na północ od Warszawy, a Pierwsza Armia walczy i broni Przedmościa Warszawskiego i Warszawy. To one biorą na siebie cały impet frontu Tuchaczewskiego, a na południu Piłsudski zbiera grupę uderzeniową nad wieprzem. Wyciąga część jednostek z frontu północnego i południowego. I tu następuje główny, e, główna kontrowersja wśród Rosjan, dlaczego mógł wyciągnąć jednostki z frontu południowego. To był trochę hazard, a trochę nie hazard. On zdawał sobie sprawę, że konarmia zbacza, jest jak magnes przyciągana w kierunku południa, w kierunku lwowa. Tak samo pozostałe siły sowieckie, te, które goniły w kierunku bezpośrednio na Lublin, są bardzo słabe. I zdecydował się na taki hazard, że wyciągnął swoje dwie najlepsze dywizje, pierwszą i trzecią legionową, i wciągnął je na dwie. To pozwoliło mu zbudować taką podstawową masę manewrową, która wykonała uderzenie z południa na północ, i okazało się, że wpadła w próżnię operacyjną. Nic tam nie było. Grupa mozerska rozpierzchła się nawet nie przy kilku strzałach. Sam Piłsudski pisze w swoich wspomnieniach, że uważa, że to jest jakiś podstęp wojenny, że, że to jest niemożliwe, że ta, ta grupa mozerska potężna, która przegoniła czwartą armię Sikorskiego, zdobyła Brześć i goniła nas przez te 600 kilometrów z Białorusi, nagle jest jakąś łudą widmem i, i, i znika jak, jak mgła poranna. I ten manewr się udaje. A jednocześnie on się udaje w taki sposób, że trzeba pamiętać o tej informacji, która dość wolno wtedy podróżuje między, między sztabami. Ten sukces jest przez jeszcze parę dni zauważony, ponieważ na linii Wisły toczą się bardzo zacięte walki. W okolicach Warszawy, w okolicach 16... 14, 15 i 16 sierpnia, toczą się bardzo zacięte boje. nad Armia generała Sikorskiego toczy równie zacięty bój z 15 i 3 armią, i nie widać tego efektu konfrontacji z nadwieprzem. On dopiero jak fala przyjdzie później, w ciąg... wtedy kiedy. Grupa piłs Front Piłsudskiego wyjdzie na głębokie zaplecze Warszawy. Chciałbym zwrócić też na jedną rzecz uwagę, a mianowicie na walki pod, pod samą Warszawą. Wojska sowieckie, które podchodzą pod Warszawę, mimo że są zmęczone, są gotowe do tego, żeby zdobyć Warszawę. Niesie je zwycięstwo i niesie jej ideologię. Mają bardzo mało amunicji. I każde, każda walka, która spowoduje dłuższe zatrzymanie frontu i dłuższą wymianę ognia, powoduje, że będą traciły dość szybko możliwość wpływania artylerią na, na prowadzone działania. Natomiast po stronie polskiej udało się zebrać bardzo duże aktywa artyleryjskie. I całkiem niezłe zaopatrzenie w amunicję. Dlatego Piłsudski uważa, że sama koncentracja artylerii, która staje do dyspozycji dowódców na przedmościu warszawskim, powoduje, że są w zasadzie na pozycji wygranej. Trochę to się nie sprawdza, ponieważ zarządzanie artylerią nie do końca było sprawne i takie jak powinno być, ale jednak bliskość i zaplecze materialne warszawskie, jak również. Wszystkich jednostek zapasowych i linii kolejowych powoduje, że rzeczywiście polskie wojska znajdują się w lepszej sytuacji zaopatrzeniowej niż Rosjanie. I co ciekawe, przez pierwsze dwa dni ta walka jest dość wyrównana. Rosjanie atakują z dużym impetem, zdobywają Radzymin, potem my go odbijamy, potem znowu tracimy, potem go znowu odbijamy. Te walki są krwawe. I w końcu decydują y, żołnierze. Żołnierze w tym sensie, że żołnierze przestali chcieć uciekać, stanęli do walki, oparli się i przeszli do kontrataku. To widać szczególnie w okolicach Radzemina, ale y, Osowa całodziennego boju wokół Osowa to też jest. Y, bardzo ciekawa historia tam gdzie ginie książko Rubko, i na północy w rejonie 5 armii tu warto wspomnieć o radzie kawaleryjskim który spowodował że najgroźniejszy wróg czyli czwarta armia sowiecka która na głębokiej północy obchodziła już cały front tak jak robiła to przez poprzedni cały miesiąc i wychodziła na tyły polskiego zgrupowania sztab czwartej armii został zaatakowany Zaskakującym zagonem polskiej kawalerii i zniszczone im radiostacją. Co ciekawe, dowódca uciekł na zachód, a jego sztab na wschód. Więc oprócz tego, że zniszczyliśmy im radiostację, to dowódca został pozbawiony swojego podstawowego narzędzia dowodzenia, czyli sztabu. I nagle okazało się, że ta cała masa sowiecka, która miałaby, mogłaby obejść piątą armię Sikorskiego uderzyć na jej tyły i ją zmiażdżyć, pędzi jak ślepa na zachód i nie ma jej w czasie Bitwy Warszawskiej tam, gdzie być powinna. Jest to też jeden z elementów sukcesu Bitwy Warszawskiej, to znaczy na wojnie też trzeba mieć szczęście. A doktorze, a kwestie dotyczące kontrowersji właśnie z Bisą Warszawską na temat autorstwa planów tej kontrofensywy, czy Pan chciał się totedy powiedzieć? No ale to jest to, o czym mówił pan profesor Tym. To znaczy, te plany nie rodzą się z dnia na To, że rozkaz został wydany 6 sierpnia nie oznacza, że on wcześniej nie istniał w myśli zbiorowej i Piłsudskiego, jak też jego najbliższych współpracowników. Sam ta wielka, wielki zamysł, który, który miał Piłsudski ulegał kolejnym dopasowaniom w związku z sytuacją na froncie. Piłsudski również pras, planował nie bitwę warszawską, a bitwę na Bugu, tak? Tylko... Nie na Bugu, jakbym mógł. Wciąż <laughs> się tak wtrącam, bo to jest jeden z tematów w wojnie Polski z bolszewicką Rosją, który jakby w polskiej historiografii jest prawie że nieobecny. To jest kwestia planu rozstrzygnięcia tej, tegoż konfliktu, który powstaje latem 1920 roku. No nie mamy tutaj zbyt dużo czasu, żeby, żeby to wszystko przedstawić, ale generalnie ta koncepcja rodzi się jako już taka zwarta, przepracowana koncepcja operacyjna. Na początku lipca 1920 roku. I wówczas 9 lipca zostaje wydany rozkaz naczelnego dowództwa o numerze 7433, łamane przez Rzymskie 3, czyli że został opracowany w oddziale trzecim sztabu generalnego i to jest rozkaz do kontrofensywy. Ta kontrofensywa była planowana. do przeprowadzenia na obszarze dzisiejszej Nowogródczyzny i Wileńszczyzny. Żeby on, to było możliwe, trzeba było wcześniej powstrzymać działania zaczepne pierwszej Armii Konnej Simeona Budionnego. Więc po to po stronie polskiej miała powstać, miała zostać zorganizowana grupa operacyjna jazdy, żeby to zadanie wykonać, ponieważ sama piechota nie była w stanie nawiązać skutecznej walki z tą armią konną, która cały czas manewrowała. Potrzebna była po naszej stronie masa jazdy, która przytrzyma, po prostu zwiąże walką pierwszą armię konną, i wówczas polskie, polskie dywizje piechoty miały zadać, że tak powiem, ten ostateczny cios. Ale, jakby, czas formowania tejże grupy się przeciągał, w związku z tym, do tego. Do, tego, do, do tych walk dochodzi pod Beresteszkiem i Brodami dopiero na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku. No i Jest to bitwa nierozstrzygnięta z tego powodu, że 1 sierpnia padł Brześć i wówczas Piłsudski podjął decyzję o przerwaniu tejże, tejże, tejże bitwy. Natomiast no, jego założenia wynikały również z takich szacunków, że Front zachodni Tuchaczewskiego, który, którego pierwsza operacja zaczepna została powstrzymana w czerwcu 1920 roku, będzie potrzebował kilku tygodni na odtworzenie zdolności bojowej i szacowano, że to nastąpi dopiero w połowie lipca. Tymczasem front zachodni został zasilony związkami taktycznymi, które przybyły z innych frontów wojny domowej, które już były nieaktywne, i rozpoczął kolejną operację zaczepną 4 lipca. Pierwotna koncepcja Rozstrzygnięcia zakładała, że pierwsza, czwarta armia będzie prowadziła działania opóźniające w skali operacyjnej i w pewnym momencie przeprowadzi zwrot lokalny, taki powiedzielibyśmy zwrot zaczepny w formie uderzenia czołowego, aby związać walką przeciwnika, ściągnąć na siebie jak największy potencjał frontu zachodniego. W tym czasie, pierwsza armia z rejonu Wilna miała wyprowadzić uderzenie na prawe skrzydło wojsk frontu zachodniego, a to rozstrzygające. Uderzenie. Właśnie na, na grupę mozyrską miało przeprowadzić między innymi dywizje ściągnięte z Ukrainy, ale to uderzenie miało wyjść z rejonu Unińca. Tymczasem 19 lipca Uniniec został opanowany. Kolejnym takim rejonem, gdzie można było koncentrować tę dywizję, to był rejon brześć Kowel. No ale w momencie kiedy 1 sierpnia padł Brześć, to ta cała koncepcja nam się przesuwa i w czasie, i w przestrzeni. W zupełnie inny rejon i tu wchodzimy już w obszar bitwy warszawskiej. Można powiedzieć, że rozkaz do przegrupowania z 6 sierpnia, czyli ten słynny rozkaz o numerze 8538 przez Rzymskie 3. To jest logiczna konsekwencja tej kombinacji operacyjnej, która w umyśle marszałka gdzieś tam na przełomie czerwca i lipca się pojawiła, i on potem cały czas konsekwentnie starał się ją zrealizować. No, ale że tak powiem, no zmiany położenia na froncie, ta du duża dynamika zmian powodowała, że nie było możliwości zrealizowania tejże, tejże koncepcji. Więc, jeżeli tutaj mówimy o pewnym sporze o autorstwo, no to należałoby zapytać, kto z tych trzech osób, które były wskazywane jako autorzy, gdzie wtedy był. No z całą pewnością wiemy, że. Maxim Wejgę przybywa do Polski w drugiej połowie lipca po konferencji w SPA. Wiemy, że y, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusz y, Jordan Rozwadowski przybywa do Polski, powraca z Paryża 19 lipca, 22 lipca zostaje wyznaczony na stanowiska szefa sztabu, a 27 y, na Radzie Obrony Państwa referuje koncepcję naczelnego wodza. No i wreszcie jest, naczelny wódz, który nieprzerwanie od 10 listopada 1918 roku jest w Polsce i on jest naczelnym wodzem i jako ten, który dowodzi i ostatecznie podejmuje decyzję, bierze pełną odpowiedzialność za tą operację, więc Weygand próbował, próbował coś doradzać. Jego, jego koncepcje wynikające właśnie z doświadczeń pierwszowojennych miały się nijak do Rzeczywistości ówczesnego pola walki na w froncie wojny polsko-bolszewickiej, a Jordan Rozwadowski, który poprawił tą pierwotną koncepcję z 6 sierpnia w tym rozkazie o fikcyjnym numerze 10 tysięcy, no, znalazł się na swoim miejscu, bo rolą szefa sztabu jest tą ogólną koncepcję pozapinać w szczegóły i dopilnować tego, aby poszczególne komórki sztabu. Wykonały tą pracę, aby, aby wszystkie transporty kolejowe, które przewoziły te wojska, dotarły na czas w rejony, w rejony ześrodkowania, aby tam dotarły uzupełnienia zaopatrzenie, aby rozkazy zostały wydane na czas i z odpowiednim wyprzedzeniem dotarły do wykonawców, aby skontrolować, czy to się stało i, i, i czy wszyscy znają swoje, swoje miejsce i rolę w planowanym zwrocie zaczepnym naczelnego wodza. Więc no, nie mówmy o sporze o autorstwo, bo on został w, trochę powiedziałbym, sztucznie z perspektywy czasu wywołany, nie wiedzą jednego z autorów, który o tym pisał gdzieś tam w 1925 roku. O, oczywiście, również sztucznie wywołany przez polityków, bo każda ze stron pol, pewnego sporu politycznego, który wówczas istniał, też, próbowała rozgrywać własne partie partykularne interesy, natomiast zawsze odpowiedzialność ponosi ten, który jest dowódcą. Warto pamiętać, że rok 1920 powstał właśnie w atmosferze sporu politycznego i kreowania się bądź tak, też obrony. Jako książka, jako, książka. Jako, rąk, jako książka. Książka w Piłsudskiego. On wykorzystał zgrabnie to, że Tuchaczewski napisał Marsz nad Wisłę. I odniósł się do tej książki, pisząc właśnie o Bitwie Warszawskiej w wojnie roku 20. Oczywiście nie mógł napisać wszystkiego, chociaż tam w pewnych momentach sobie zgrabnie kpi, bo gdybyś tylko mógł wiedzieć, co, jakie rozkazy wydawał w Mińsku marszałek Tuchaczewski. Tak? Ale no dzisiaj, wiemy, że... dzisiaj wiemy, że wiedział i to bardzo dobrze. Ale warto też pamiętać o tym, że literatura też powstaje czasami na, na potrzeby polityczne i w roku 1920 można znaleźć echa tego sporu między Piłsudskim, a innymi generałami, a też i politykami i tą rodzącą się Instytucją w zasadzie cudu nad Wisłą, tak, odbierającą Piłsudskiemu sprawstwo i chwałę wodza, tak. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Szanowni panowie, nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca, a nimi chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, która jest być może warta omówienia i tutaj bym poprosił o opinię profesora Słońskiego na ten temat. Mianowicie właśnie znaczenie tej mobilizacji Polski lat 1920 roku, społeczeństwa polskiego, tworzenie się armii ochotniczej dla, dla, dla wysiłku, dla, dla potencjału wojskowego wojennego Polski i, i dla skuteczności odpierania ofensywy sowieckiej. No ten wysiłek jak gdyby biegnie dwutorowo w tym lecie 20 roku, bo to jest zmaksymalizowanie poboru. Przy czym akurat teraz w tej sytuacji to wlewanie się żołnierza z przymusowego poboru nawet tych starszych roczników, które pamiętają pierwszą wojnę światową akurat podziałało pozytywnie na armię, bo to jest trzeba zauważyć pewną Pęczynik, mianowicie zmianę stanowiska wsi. W momencie, gdy Armia Czerwona wkracza na ziemię etnicznie polskie i chłop przekonuje się, czym będzie władza bolszewicka, zmienia się jego nastawienie do wojska. Teraz to już nie jest tak jak hasła komunistów głosiły, walczysz w interesie panów czy obszarników, tylko walczysz o własnym interesie. I tu następuje ta przemiana moralna, która właśnie umożliwi to ostateczne zwycięstwo najpierw w tej bitwie warszawskiej, a później przypieczętowane je w operacji niemieckiej. Drugi element jest ten nowy, masowy napływ ochotników do wojska. I to znowu są te same, bym powiedział, warstwy tych elit ówczesnego społeczeństwa polskiego, które wlewa się na skalę masową w armii. Znowu tutaj króluje głównie młodzież, znowu uniwersytety stają się puste. Już nie pamiętam, który to z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego studenci podjęli taką uchwałę, że ktoś się nie zaciągnie ochotniczo do wojska, to po powtórnym otwarciu uniwersytetu nie będzie mógł wrócić na studia, więc to też świadczy o skali mobilizacji społeczeństwa ówczesnej Rzeczypospolitej. No i nie wolno też lekceważyć tego czynnika pomocy Zachodu, bez, tego, bez dostaw głównie amunicji. I sprzętu wojskowego. No niestety nie udałoby się powstrzymać armii czerwonej. Ta intensyfikacja dostaw to jest właśnie lato jesień 2020 roku. Część z tych dostaw przybyła w momencie, gdy nie były za bardzo potrzebne, ale to nie zmienia faktu, że bez pomocy Francji, która była chyba wtedy jedynym państwem, które zrozumiało, czym się może skończyć zwycięstwo Armii Czerwonej w Polsce. Nie byłby możliwy ten. Wysiłek zbrojny. Przypomnijmy, że jesienią 20 roku Wojsko Polskie liczy niemalże milion żołnierzy. To oczywiście nie oznacza, że to są, że ten cały milion można było rzucić na front, bo z tego najwyżej 40-50% mogło brać bezpośredni udział w walkach, ale to świadczy o skali mobilizacji, o tym, że były przygotowywane rezerwy na czas, na ewentualność, żeby ta wojna miała się przedłużyć. Obydwie strony, to jak tak, jak to podkreślił pan pułkownik, były, były wyczerpane tą długotrwałą wojną. To polskie zwycięstwo było takim przysłowiowym rzutem na taśmę, czyli zmobilizowanie w odpowiednim momencie wszystkich dostępnych sił, łącznie z tymi pokładami patriotyzmu. No i co tu dużo Mówić niechęci delikatnie rzecz biorąc do Rosjan, które wynikały z faktu, że przez 100 lat mieliśmy ich jako niechcianych gości nad Wisłą, i dla ówczesnych elit społecznych powrót rosyjskiego panowania w jakiejkolwiek formie, białej czy czerwonej, był absolutnie nie do przyjęcia. Polacy uważali się za, za ludzi stojących kulturalnie wyżej od Rosjan szczególnie od, od tej nowej, no nie wiem, czy to można nazwać elitą, Sowieci nazywali wierchuszką, od tej nowej wierchuszki rządzącej tym tworzącym się sowieckim społeczeństwem. Więc tutaj te wszystkie czynniki w odpowiednim czasie pojawiające się odegrały tą, wydaje mi się, decydującą rolę, która umożliwiła Polakom zwycięstwo. Zwycięstwo było nasze, ale trzeba mieć tego świadomość, że bez pomocy z Zachodu ono było po prostu niemożliwe. Warto zauważyć, że w sierpniu 1920 roku wojsko Polsko, polskie poniosło 20% strat krwawych w okresu całej wojny o niepodległość, czyli ponad dwóch lat. To był olbrzymi wysiłek, i rzeczywiście okazało się, że polski żołnierz chce walczyć, chce ginąć za ojczyznę i chce, żeby jego ojczyzna była niepodległa. Szanowni Państwo, w takiej sytuacji, myślę, że czas naszego spotkania już powoli dobiega końca. Chciałbym Panom serdecznie podziękować za osobiste przybycie do Przystanku historii, stupęci Narodowej w Szczecinie i wzięcie udziału w tej, myślę, że bardzo ciekawej i inspirującej dla naszych odbiorców dyskusji. Oczywiście no, siłą rzeczy nie mogliśmy tutaj poruszyć wielu istotnych, interesujących elementów dotyczących tego konfliktu. Natomiast, no, nic straconego z tego względu, że wiele dodatkowych informacji nasi odbiorcy, czytelnicy, widzowie będą mogli znaleźć przygotowanych przez nas w broszurach naukowych, jak również z pewnością będzie jeszcze okazja spotkać się może nawet w takim samym gronie przy jakiejś innej okazji, więc na pewno jeszcze temat konfliktu polsko-bolszewickiego będzie przez nas eksploatowany. Dziękuję bardzo za przybicie. Dziękuję również tym Państwu, którzy mieli możliwość poświęcili swój czas na to, aby się z naszą dyskusją zapoznać oglądającą na naszym profilu. Dziękuję.